Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na moim kanale i to będzie kolejny odcinek z serii Leśna Apteczka. Komary zaczęły już gryźć. No, to kwestia 3-4 dni. Parę 4 dni temu byłem i jeszcze tak nie żarły jak teraz. No ale w końcu się ciepło robi, to się nie ma co dziwić. Chciałem jeszcze na samym wstępie powiedzieć, że naprawdę jestem w szoku i dziękuję Wam za te łapki w górę pod ostatnim filmem o jasnocie purpurowej. No jestem naprawdę mega zadowolony i daliście mi teraz porządnego kopa do nagrywania właśnie serii Leśna Apteczka. Jak zobaczyłem te łapki w górę i wyświetlenia jakie są, zmotywowało mnie to do pracy. Dzisiaj planuję nagrać i opowiedzieć Wam o wspaniałej roślinie, gdzie prawie wszędzie rośnie. Na łąkach, na polach, w obrzeżach lasów, w obrzeżach miast. A mianowicie jest to czosneczek pospolity. Nie na marne ma nazwę czosneczek. Wystarczy po prostu tą roślinę wziąć do ręki i rozetrzeć w palcu i czujecie piękny zapach czosnku. Korzenie tej rośliny mają bardziej taki chrzanowy posmak, przypominający właśnie chrzan. W średniowieczu właśnie z korzeni robiono taki jakby chrzan, można powiedzieć. No nie próbowałem, no nie wiem, ale wyczytałem. I o dziwo właśnie ta roślina, o której się niedawno dowiedziałem dzięki Krystianowi. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Okazało się, że właśnie ta roślina ma mnóstwo właściwości leczniczych. Dużo ludzi przechodzi właśnie koło niej obojętnie, a jest to po prostu bomba witaminowa i nie tylko, bo w medycynie ludowej uważana była za naturalny antybiotyk. Zapraszam Was do obejrzenia. Jeszcze raz dziękuję za te łapki w górę, które zostawiliście. Zmotywowaliście mnie do dalszej pracy i zapraszam Was do oglądania. Tak wygląda czosneczek pospolity. Taki piękny kwiatostan ma i spójrzcie na liście. Trochę się spóźniłem, jakbym z 2 tygodnie temu przyszedł, to wszędzie by tu było tak bielutko. Ale teraz już po przekwitnięciu robi się po prostu taka choineczka, ale to nadal jest czosneczek. No i co, zrywamy po prostu pyszne podpłomyki z dodatkiem tego wychodzą. I możemy to normalnie w całości jeść. Teraz Wam pokażę, zmienię tylko kamerę. Jak już wspomniałem, czosneczek jest jadalny, mamy tu takie białe kwiatki. Normalnie to jemy. Ma posmak czosnku. Ostatnio Wam powiem, że robiłem rybę. I akurat byłem w lesie i szukałem jakiejś przyprawy. Niczego nie zabrałem i dodałem właśnie tego czosneczku i wspaniały aromat dał właśnie do takiej ryby. Taki posmak. Można twarożek z tym zrobić. No najróżniejsze rzeczy. Nawet do kanapek kiedyś też dodawałem. Bardzo mi akurat to zioło smakuje. Ale ma dużo właściwości leczniczych, o których zaraz Wam opowiem we filmie. Czosneczek. No bardzo łatwo możecie go rozpoznać. Wziąć po prostu, odłamać ten kwiatostan, tą górną część, czy kawałek łodygi, rozetrzeć w palcach. I daje nam piękną woń czosnku. I teraz przejdziemy właśnie na część, na którą może wszyscy czekaliście. Omówimy właśnie właściwości lecznicze. Czosneczek ma działania bakteriobójcze, antyseptyczne i przeciwpasożytnicze. Działa rozkurczowo i moczopętnie. Działa wykrztuśnie i uspokajająco. Oczyszcza z toksyn organizm i działa odtruwająco. Przyspiesza również gojenie się ran. Wzmacnia serce, odporność i układ krwionośny. No i przede wszystkim, najważniejsza rzecz, działa przeciwnowotworowo.
Możemy stosować taki wywar wewnętrzny z listków i kwiatów, działa przeciwbiegunkowo i przeciwpasożytniczo. Jeśli mamy właśnie jakieś pasożyty, coś, to po prostu robimy taki wywar. Na internecie jest mnóstwo przepisów. Możecie sobie go wygooglać gdzieś i po prostu będziecie wiedzieć, jak prawidłowo taki wywar zrobić. I możemy właśnie stosować na biegunkę czy na jakieś pasożyty, jeśli mamy. Możemy czosneczek także stosować zewnętrznie, na trudno gojące się rany, jakieś owrzodzenia. Przyspiesza właśnie gojenie się ran, ale i na jakieś różne choroby skórne, jakie będziemy mieli. Możemy przyrządzić sobie samemu taki napar. Zbieramy młode listki, kwiatostan, drobno siekamy. Wrzucamy do jakiejś szklanki, zalewamy to albo gorącym mlekiem, albo gorącą wodą i parzymy to przez 10-15 minut. I działa to uspokajająco, łagodzi duszności i wspomaga oddychanie. Z czosteczku możemy przyrządzić najróżniejsze potrawy. W średniowieczu korzeń był wykorzystywany jako taka przyprawa chrzanowa. Nie próbowałem, ale ma podobno silny posmak, taki posmak chrzanu. A górna część, jak wiadomo, smakuje bardziej podobnie do czosnku. Próbowałem, dodawałem do podpłomyków, wyszły naprawdę super, do zupy rybnej, do ryby również dodawałem i naprawdę super aromatyczny ma posmak ta roślina. Możemy przyrządzić również świetne masło czosnkowe. Bierzemy, zrywamy młode listki, dokładnie je myjemy, suszymy, siekamy drobniutko, dodajemy do masła, mieszamy i to masło po jakimś czasie musimy odstawić, nabierze aromatu właśnie i posmaku czosnku. Ja, moi drodzy, będę już kończył. W sumie nie planowałem dzisiaj, że nagram odcinek serii Leśna Apteczka, no ale jestem, to przy okazji właśnie trochę sobie naścinam i coś przygotuję pysznego na kolację. Jeszcze raz naprawdę bardzo Wam dziękuję za te łapki w górę. Daliście mi porządnego kopa do nagrywania filmów. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji, kto mnie nie zasubskrybował, żebyście byli na bieżąco z serią Leśna Apteczka. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.